Halo, hej, siema, mam wszystkim ludziska, z tej strony Hades i witam was w czymś nowym na kanale, ponieważ nie było takiego filmu nigdy, to jest taka pierwsza próba. Nieważne, słuchajcie, dzisiaj chciałbym pokazać wam, porównać dwa mikrofony z sobą, czyli mój obecny, który o tutaj jest na statywie, wy widzicie jego tył, nieważne. Mikrofon mój obecny, który używam, i mikrofon, który ostatnio dostałem w łapki od Avermedi, i zobaczymy, czy mikrofon, który kosztuje 500 zł, jak ten Avermedi, będzie mógł porównać się z mikrofonem, no już bardziej studyjnym, jak mój MXL USB 009, więc sam jestem ciekawy takich testów i chciałbym właśnie się też nimi podzielić, więc bez zbędnego przedłużania zacznijmy zabawę. Na samym początku zobaczmy, co ma dla nas do zaoferowania w środku po otworzeniu pudełka. Szedł Mojżesz przez morze, jak żniwiarz przez zboże, a za nim przez morze cytrzyki szły. Paluszki i cytrzystki nie mogą być duże. Szedł Mojżesz przez morze, jak żniwiarz przez zboże, a za nim przez morze cytrzyki szły. Paluszki i cytrzystki nie mogą być duże. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Okej, więc słuchajcie, po tej małej prezentacji, powiedzmy jakościowo, mikrofonu. Słuchajcie, powiem wam tak, mikrofony są ustawione w systemie na tą samą głośność, czułość na 74%. W tam pokrętłach to już trzeba indywidualnie się pobawić, ponieważ jeśli bym wam dał na maksa Avermedię, to byście stracili słuch. Tak samo jeżeli bym ustawił mojego obecnego MXL-a, to tak samo by się stało. Generalnie po przesłuchaniu obydwu ścieżek przez jakieś chyba pół godziny próbowałem dojść do tego, który mikrofon jest który, bo na początku nie zaznaczyłem sobie, który mikrofon jest moim, a który jest Avermedi. I powiem wam tak, szczerze, nie zauważyłem na samym początku żadnej różnicy. Dla mnie to było takie, czy ja nagrałem na pewno dobre mikrofony, czy na pewno to zadziałało tak, jakbym chciał. Jestem naprawdę zdumiony, ponieważ mikrofon MXL-a obecnie kosztuje około 2000 zł nowy, a Avermedi 500 zł. I jakościowo wygląda to lepiej. Nawet bym się kierował bardziej, że bardziej mi się podoba mój głos przy Avermedi, mimo że są malutkie różnice, ale nie jestem osobą od dźwięku za bardzo, jestem zwykłym szarym człowiekiem i właśnie zrobiłem po to ten film taki dla zwykłych szarych ludzi, żebyście mogli sobie porównać właśnie jakość tego mikrofonu do bardziej profesjonalnego. No ale jak widzicie, jak sami słyszeliście, raczej te mikrofony są bardzo, bardzo podobne do siebie. Ale zanim zakończymy dzisiejszy materiał, moi kochani, jest jeszcze konkurs. Jest jeszcze konkurs, żeby zgarnąć nagrywarkę od Avermedi. Co zrobić, żeby zgarnąć ją? Napiszcie, co sądzicie o wykonaniu tego materiału, a z komentarzy po prostu wybiorę osobę, która zwycięży i otrzyma właśnie taką nagrodę. Wyniki standardowo stawiam na fanpage'a, prawdopodobnie tydzień po opublikowaniu tego materiału. Więc ja wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się, dajcie znać, jak wyszedł ten film. Cześć!